Nowy lek na wiadomo co, to być może koniec antidotum. Rafał Zienkiewicz się tłumaczy. Zmiana w świadczeniach chorobowych. A na koniec wojna z Twitterem. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest rano, a już tak pogodnie? Więc co, może lecimy od razu z łapką w górę, żeby było i wam miło, że tak słonecznie, i miło, że mam łapkę w górę, a muszę siedzieć tutaj, mimo że tak fajnie słonecznie, i zaczynamy. It's not a silver bullet, but a potential new weapon in the fight against the pandemic. The data are impressive. Główny doradca medyczny prezydenta USA Joe'ego Bidena, dr Fauci, wyraził zadowolenie z badań klinicznych nad eksperymentalnym lekiem. Fauci, który jest także dyrektorem Krajowego Instytutu do Spraw Alergii i Chorób Zakaźnych, wypowiadał się na temat CNN w następstwie ogłoszenia przez Merck i partnerską firmę Rideback Biotherapeutic, że eksperymentalna tabletka zmniejsza o połowę prawdopodobieństwo hospitalizacji i śmierci z powodu wiadomo czego. Według portalu Politico, eksperci zdrowia publicznego mają nadzieję na otwarcie w związku z wynalezieniem nowego frontu w zwalczaniu wiadomo czego w Ameryce. To jest niezwykle ważne, to bardzo imponujące, więc naprawdę czekamy na wdrożenie tego i na ocenę wpływu leku na ludzi, którzy są zakażeni, mówił doradca Białego Domu. Wyjaśnił, że molnupirawin może być przyjmowany doustnie w postaci pigułki, zmniejsza prawdopodobieństwo hospitalizacji lub śmierci u ludzi, którzy wcześniej w trakcie infekcji zażyli ten konkretny lek, zaznaczył Fauci. Zwrócił uwagę, że w trakcie przeprowadzonych badań w grupie osób, które otrzymały placebo, odnotowano 8 odejść. Żadnych śmiertelnych nie zarejestrowano natomiast u pacjentów po zażyciu pigułki. Czołowy epidemiolog przestrzega jednocześnie niechętnych do zapreparatowania przeciw wiadomo czego Amerykanów, by nie liczyli na nowy lek zamiast pięcia antidotum. Unlike most vaccines, which target the spike protein on the outside. Fajnie, że się coś dzieje w tym temacie, bo przecież nie każdy chce się preparować z różnych powodów, a taka tabletka może być też dobrym alternatywą, dobrym rozwiązaniem i kto wie, może dzięki temu, że tworzona jest stricte pod walkę z wiadomo czym, może przynieść większą korzyść i mniej powikłań niż innowacyjny preparat testowany na masach. Dzięki alternatywom dla każdego antidotum ludzie będą mieli więcej możliwości wyboru, a o nim się ostatnio wiele mówi. Od tej możliwości, bo coraz bardziej jest nam ta wolność odbierana. Każdy powinien mieć wolność wyboru i móc decydować o tym, na jaką formę leczenia lub zapobiegania chorobom się decyduje. Obecnie pigułka przeciw wiadomo czemu jest w fazie testowej. Jednak jeśli się okaże skuteczna tak w 100%, będzie to przełomowy moment w leczeniu i zapobieganiu tego konkretnego wirusa. Taki lek może okazać się skuteczny, doprowadzając do odejścia od obowiązku antidotum, który niby nie istnieje, ale istnieje, bo segregacja jest czymś już namacalnym. Musisz mieć albo preparat, albo wykosztowywać się na bardzo drogie testy co chwilę. W wielu polskich miastach dochodzi obecnie do manifestacji, które mocno krytykują przymus rządu do preparatowania i obostrzeń dla osób, które zapreparatować się nie chcą i wychodzą z takimi hasłami jak stop segregacji sanitarnej, rząd pod sąd, PiS-PO jedno zło, czy wolność wyboru, a nie przymus oraz ręce precz od naszych dzieci. Zrobiliśmy sondę, w której zapytaliśmy mieszkańców Warszawy o ich podejście do szczepień. Tu macie link i mały fragment. Że osoby, które się nie szczepiły na COVID, czy powinny potem ponosić koszty leczenia, jeśli się rozchorują? Myślę, że szczepienie na COVID powinno być obowiązkowe. Wprowadzenie na rynek farmaceutyczny leku nie wiadomo na nie wiadomo co w innej postaci niż te preparaty mogą być przełomem w drodze do wyjścia do normalności, bo przede wszystkim każdy powinien mieć prawo do tego, czy brać, czy nie brać jakiegokolwiek leku i tak samo mieć pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i ponosić samodzielnie ich konsekwencje. Idziemy do kolejnego tematu. Możemy się domyślać, że miała to być z ich strony swojego rodzaju zemsta za ogłoszone przez redaktora Zienkiewicza opinie, które w większości bazują na konserwatywnych przekonaniach. Publicysta tygodnika Do Rzeczy Rafał Zienkiewicz został zatrzymany przez brytyjską straż graniczną na lotnisku w Londynie. Po kilku godzinach został zwolniony, ma wrócić do Warszawy. O zatrzymaniu Rafała Zienkiewicza poinformował na swoim profilu tygodnik Do Rzeczy. Według portalu publicysta przyleciał do Wielkiej Brytanii w sobotę wraz z żoną i córką, która ma rozpocząć studia na Uniwersytecie
Uniwersytecie Oksfordzkim. Ambasada Rzeczpospolitej w rozmowie z PAP potwierdziła, że doszło do zatrzymania. Konsulowie są również w kontakcie z żoną i córką Ziemkiewicza, które zostały przepuszczone przez Straż Graniczną. Po godzinie 18 portal do Rzeczy poinformował o zwolnieniu Rafała Ziemkiewicza. Publicysta musi wrócić do Polski. Portal podał, że publicysta przez kilka godzin miał być zatrzymany na lotnisku, a następnie zaprowadzony do pokoju przesłuchań, gdzie pobrano odciski palców i wykonano zdjęcia. Żona publicysty podkreśla, że służby nie podały powodu, dla którego dokonano aresztowania. Ziemkiewiczowi odebrano ponadto telefon oraz dokumenty, jakie miał przy sobie, napisano na portalu do Rzeczy. Zostałem zatrzymany za poglądy, które ponoć nie licują z wartościami uznawanymi w Wielkiej Brytanii, powiedział pap Rafał Ziemkiewicz. Kiedy dopytywał, jakie to są poglądy, usłyszał od funkcjonariusza, który prowadził czynności służbowe w jego sprawie, że ten nie wie, nie zna, ale na pewno są niewłaściwe. Ziemkiewicz podczas rozmowy telefonicznej z PAP przebywał na brytyjskim lotnisku. Twierdził, że jest zmęczony i rozczarowany krajem, który okazał się lewacki i faszystowski w swoich działaniach. Jak mówi Ziemkiewicz, przyleciał do Anglii, by być na inauguracji roku akademickiego córki, która zaczynała studia na Oksfordzie na Wydziale Biochemii. Jestem dumny z tego, że córka dostała się na takie studia. To najlepszy wydział w tym kierunku w Europie. Niestety nie wyszło, powiedział Ziemkiewicz. Trafiłem do aresztu, w którym byli także inni mężczyźni. Z większością z nich nie dało się porozmawiać w żadnym europejskim języku. Byli z Afryki, jakichś krajów daleko i blisko wschodnich. Był wśród nich obywatel Korei Południowej. Z nim akurat mogłem się dogadać po angielsku. On został zatrzymany za to, że zdaniem służb brytyjskich miał przy sobie za dużo gotówki. To za dużo oznaczało 2000 dolarów, a więc kwotę, którą bardziej zamożni ludzie przepuszczają w jeden wieczór, stwierdził Ziemkiewicz. Jego zdaniem to zatrzymanie jest konsekwencją sprawy sprzed kilku lat, kiedy to Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, sporządził raport, w którym zawarł listę polskich antysemitów. W 2018 roku Ziemkiewicz miał mieć w Wielkiej Brytanii 3 spotkania autorskie, które miały odbyć się w Bristolu, Cambridge i pod Londynem. To ostatnie zostało odwołane po interwencji posłanki partii prawicy Rupi Hugh. Lewicowa posłanka zarzuciła polskiemu dziennikarzowi szerzenie mowy nienawiści, antysemityzmu, chęci podboju państwa islamskiego. A w sprawę zaangażowali się pracownicy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Jak widać, Wielka Brytania zamyka się już na Europę totalnie, traktując chociażby polskie media jako państwowe narzędzia do propagandy, a nie obiektywny przekaz informacji. A może dalej, to Europa zamyka się na polskie media. W każdym razie, jaki Ziemkiewicz jest, każdy widzi. Tuba propagandowa PiSu. Ale czego by nie głosił, to brak wytłumaczenia, dlaczego został zatrzymany i to w momencie, kiedy typowo prywatnie przekraczał granicę, jest trochę nie na miejscu. Niewpuszczenie Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii miało być argumentowane jego poglądami politycznymi. Ponoć, jak możemy przeczytać na Twitterze Rupy Hack, poglądy Ziemkiewicza są sprzeczne z wartościami wyznawanymi w Wielkiej Brytanii i mogą być obraźliwe. No i cóż, wiecie, jak na razie to jest tylko słowo przeciwko słowu. Jest jakiś tam screen z jakiejś organizacji i słowa Ziemkiewicza. Także nie brałbym tego jeszcze tak oficjalnie, jak zdają się to robić wielkie media w Polsce. Być może była to rutynowa kontrola, w końcu też nie siedział tam sam i innych też zatrzymali. Być może coś przewoził, czego nie powinien i tego nie wiemy, bo nie mamy szczegółów właśnie od kontrolerów. Poczekajmy może z wyrokami na szczegóły. Ale załóżmy na moment, że tak jest, że nie chcą go tam za poglądy, że przez to, co odwalał w przeszłości w Wielkiej Brytanii, dostał bana. To czy to jest takie naprawdę jednoznacznie złe? Bo zastanówcie się, że mamy sytuację z drugiej strony i ktoś przyjeżdża do Polski, kto również głosi niezgodne z prawem czy przyjętymi normami hasła i podburza ludzi na przykład do nazizmu. Czy też taki ban nie byłby wtedy na miejscu? Nie wiem. Piszcie, co wy o tym myślicie, a ja przede wszystkim radzę nie brać wszystkiego, co mówi jedna strona bez relacji drugiej jako pewnik. Jak dowiemy się czegoś więcej w sprawie, to na pewno będziemy was o tym informować. Także subik, dzwonek i lecimy do następnego tematu. Jedni jeszcze otrzymują papierowe, inni już w formie elektronicznej. Zwolnienia lekarskie są niezbędne, gdy choroba bierze górę nad pracą. Najnowsza nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych zdążyła już wywołać niemało zamieszania, mimo że od 18 września obowiązuje w części. Przykładowo nowe zasady przyznawania i obliczania zasiłku na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które dziś opisujemy, wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku. Mimo że autorzy projektu
projektu ustawy nie ukrywają, że o zmianach chodzi przede wszystkim o uszczelnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to ich analizę warto rozpocząć już dzisiaj. Istniejący w ramach FUS Fundusz Chorobowy od lat jest deficytowany, bo ZUS więcej z niego wypłaca niż wpływa do niego składek. Wszyscy wiedzą, że część świadczeń jest wypłacana niezasadnie, przede wszystkim zasiłki chorobowe, które dla wielu zdrowych osób są sposobem na dodatkowy urlop lub uniknięcie wypowiedzenia. Nie wszystkich da się skontrolować, dlatego tym razem zamiast dawać ZUS nowe uprawnienia, postanowiono zaostrzyć warunki do otrzymania zasiłku. Nie będzie już możliwe kilkuletnie jego pobieranie na różne choroby, bo już po pół roku trzeba będzie stawić się na badaniu u lekarza orzecznika. Ponadto znacznemu ograniczeniu uległ maksymalny okres pobierania zasiłku po zakończeniu pracy. Dzisiaj to nawet pół roku, a po zmianach 3 miesiące. W ogóle nie otrzymują go natomiast dorabiający do emerytury byli wojskowi i funkcjonariusze służb mundurowych. Na żadne świadczenia nie mogą też liczyć m.in. zadłużeni prowadzący pozarolniczą działalność i ich współpracownicy. Jeśli będą mieli zaległości składkowe, to co prawda nadal będą podlegali ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie otrzymają świadczeń, dopóki zaległości nie spłacą. Niektórzy jednak na nowych przepisach skorzystają. Od nowego roku za okres pobytu w szpitalu będzie wypłacana standardowa, a nie obniżona stawka zasiłku. Na lepszą ochronę mogą też liczyć kobiety w ciąży pracujące w małych, jednoosobowych firmach. Gdyby ich pracodawca zmarł, to i tak uzyskają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Takiej możliwości wciąż nie mają zleceniobiorczynie, które w takiej sytuacji mogą liczyć najwyżej na 1000 zł kosiniakowego. Nowelizacja niewątpliwie pewne dziury w systemie załata i ograniczy możliwość wyłudzeń. Z innej strony pogorszy się także sytuacja osób uczciwych, które na podstawie nowych przepisów będą mogły otrzymać zasiłek przez krótszy czas. No i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek uszczelniania systemu. Mówi się już o wprowadzeniu kolejnych zaostrzeń zasad przyznawania świadczeń, takich jak na przykład wprowadzenie okresu oczekiwania także w przypadku zasiłku macierzyńskiego. Otrzymamy niższe świadczenie chorobowe, gdy za późno przekażemy pracodawcy zwolnienie lekarskie. No i się skończy leniuchowanie na L4, remontowanie mieszkań czy dorabianie na czarno. W sumie takie uszczelnianie ZUS-u ma sens, tak przynajmniej powierzchownie jak na razie, bo nieraz wychodziło na jaw, że pracownicy pobierali świadczenia na przykład ze względu na zły stan psychiczny przez miesiące lub lata właśnie w momencie kończącej się umowy czy zgrzytu z pracodawcą, kiedy ten stan psychiczny opiniował jakiś stary ziomek ze szkoły. A taki pracodawca co może wtedy zrobić? Zgłosić swoje podejrzenie, wysłać kontrolę raz na bodajże pół roku, ale przy chorobach psychiatrycznych, kiedy to większość osób po L4 uderza do prywatnych placówek, ciężko wykazać, czy dany pracownik faktycznie nie przechodzi na przykład traumy czy zaburzeń lękowych lub depresji. Kwity są? Są, więc wszystko się zgadza. I nie ma tu się wtedy do czego doczepić. Pracodawca płacić musi, z ZUS-u kasa wypływa, a cierpią na tym wszyscy ci, którzy tego systemu nie oszukują. Oczywiście wszystko zależy od miejsca, z którego patrzymy na całą tę sprawę, bo wiadomo, pracownik ma swoją rację, pracodawca swoją, jednak nadużywanie świadczeń zdrowotnych w jakąkolwiek stronę, kiedy nie są one słuszne, nie jest fair wobec całej reszty, bo to przecież z naszych portfeli te L4 jest później wypłacane. I jasne, wiele można ZUS-owi zarzucić, także i to, że pewnie te zaoszczędzone pieniądze w ten sposób, kierując się doświadczeniem, nie zostaną spożytkowane na, nie wiem, wyższe świadczenia emerytalne, a zostaną w różny sposób nieefektywnie przeżarte. Ale jak na razie tego nie wiemy, więc zaopiniować można, że jest to krok w dobrym kierunku. Nie ma co też się dziwić, że ZUS zaczyna liczyć pieniądze, które na masową skalę zaczynają uszczuplać się w ich portfelu. Bo jak ustalił serwis prawo.pl w rozmowie z Pawłem Żebrowskim, rzecznikiem ZUS-u, w minionym roku deficyt funduszu chorobowego wyniósł prawie 14 miliardów złotych, natomiast wydatki wyniosły 28 i były o 24% wyższe rok do roku. Wydatki na zasiłki chorobowe wynosiły 13,3 miliarda i wzrosły o 15%. W tym zasiłki chorobowe związane z wiadomo czym wyniosły około 1,8 mld. W kolejnych latach według prognoz ZUS składki nadal będą wystarczały na pokrycie maksymalnie 70% wydatków na świadczenia, a przyznać trzeba, że dla wielu L4 stało się sposobem idealnym na życie. No nic, oczywiście najlepiej jakby instytucja ZUS-u została sprywatyzowana i weszła tam zdrowa konkurencja, ale póki tak nie jest, no trzeba będzie w końcu zacisnąć pasa i iść do roboty. Ciekawostka. Twitter to reinstate his account.
In July this year, Trump had sued social media giants, including Twitter. Donald Złotowłosy będzie walczył, aby odzyskać dostęp do swojego konta na Twitterze. Były prezydent Stanów Zjednoczonych złożył wniosek w sądzie federalnym na Florydzie. Były prezydent Stanów Zjednoczonych próbuje odzyskać dostęp do swojego konta na Twitterze. W związku z tym zwrócił się do sądu federalnego na Florydzie z wnioskiem, który ma do tego doprowadzić. Jak podaje agencja Reuters, prawnicy Złotowłosego argumentują wniosek, wskazując na to, że Twitter przez swoje działanie próbował kontrolować dyskurs polityczny w kraju, co oceniano jako niebezpieczne dla otwartej debaty demokratycznej. Przypomnijmy, na początku stycznia Twitter na stałe zawiesił konto prezydenta Złotowłosego w kontekście ostatnich wpisów i zdarzeń, jakie je otaczają, w szczególności reakcji użytkowników. Trwale zawiesiliśmy konto w obawie przed ryzykiem dalszego podżegania do przemocy, podano wówczas w oświadczeniu. Twitter już wcześniej dawał wyraz swojemu niezadowoleniu z wpisów Złotowłosego, oznajmując je jako tak zwane fake newsy, czyli informacje mylące, wprowadzające opinię publiczną w błąd. Przed zablokowaniem konta byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych profil polityka obserwowało ponad 80 milionów użytkowników. He alleged that these platforms unlawfully silence conservative viewpoints. Tego mogliśmy się spodziewać. Pytanie, dlaczego akurat teraz? Dlaczego nie wcześniej? Może Złotowłosy tęskni za swoją internetową społecznością, a może zainteresowanie nim maleje i spadają szanse, że Republikanie znowu go wystawią w przyszłych wyborach, więc musi być znowu o nim głośno. No cóż, jak doskonale wszyscy wiemy, Donald bez rozgłosu wokół siebie żyć nie potrafi, a jego samouwielbienie nie może też pozwolić, żeby ban od portalu internetowego dostać. Ciekawe, czy jeśli odzyska konto, no to zacznie nagle pisać w kulturalny i składny sposób. Cóż, w każdym razie zbanowanie prezydenta USA było czymś po prostu dziwnym, wręcz niedopuszczalnym, no bo wiecie, nawet są takie sytuacje, że Corwin też przegina często na Facebooku, a usuwają mu co najwyżej konto. Trump Złotowłosego zbanowano permanentnie i nie może nawet założyć tam swojego nowego konta, a trzeba brać pod uwagę to, że jest to były prezydent Stanów Zjednoczonych. To nie jest jakaś tam płotka, która sobie pisała jakieś gównoposty, tylko to jest istotna osoba w historii nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale całego świata. I tak po prostu go wycięli z mediów. No cóż, zobaczymy, jak ta sprawa się rozwiąże. Miejmy nadzieję, że pozytywnie, no bo to, w jakim kierunku idzie cenzura w internecie, jest troszkę już zbyt daleko idące. Drętwysł. Jaś i Małgosia razem się kąpali. No i Małgosia zauważyła siusiaka Jasia i pyta. Jasiu, mogę dotknąć? Nie no, co ty, czy swojego urwałaś? Tego suchara mamy od Bodziu Rata, za co szacuneczek i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Jasia. A jeśli ty chcesz dostać swoją złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz kanał Suchary i to tam pod filmami pisz swoje propozycje sucharowe. Tymczasem ja już się będę żegnał, trzymajcie się ciepło, no i hej. For a savior, never let them fool ya. All of them are liar, burn them up with fire. The flag of unity we have to raise it higher. No one, no capitalists mushing up the area. So we put up a resistance, Che Guevara.